W naszym studio absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imieniem Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Trzykrotny brązowy medalista Mistrzostw Polski Wojska Polskiego w judo. Służba zawodowa w 20. Brygadzie Zmechanizowanej i 3. Batalionie Rozpoznawczym. Trzecia zmiana Polski kontyngent wojskowy w Iraku. Dowódca ochrony, dowódcy brygady generała Potasińskiego. Czterokrotny mistrz świata walkach rycerskich Federacji IMCF multimedalista Bitwy Narodów, najlepszy zawodnik Bitwy Narodów 2019 w Serbii. Były kapitan i trener reprezentacji Wielkiej Brytanii. Były kapitan White Company, jednej z najsilniejszych drużyn klubowych na świecie od marca 2022 na Ukrainie. Początkowo jako instruktor w Centrum Szkolenia Taktycznego Rekrut w Drohobyczu Później jako żołnierz III batalionu międzynarodowego Legionu Obrony Ukrainy w ramach sił zbrojnych tego kraju. Moim dzisiejszym gościem żołnierz, rycerz Paweł Kurzak. Witam dzień dobry. Witamy dziękujemy za przybycie do naszego studia. Ja dziękuję za zaproszenie. Tak długiej zapowiedzi to jeszcze nie czytałem w tym studiu. <grym> Myślałem, że już się wywrócę. <grym> no takie. Ja nie sądziłem, że kiedykolwiek będę miał takie CV. O. Ale ciekawe życie, ale już, no, sobie na, już sobie napisałeś. Życie, myśli, na, życie tobie napisałeś. Tak, tak, bo już wystarczyłoby mi tak do tego momentu, wiesz, walk rycerskich. Nie sądziłem, że będę dopisywał to, tą na, następną część, także... No niestety, życie pisze różne scenariusze. Układu. Tradycyjnie w podziękowaniu za służbę, za dokonania tutaj, na sztrunek, na rycerskie posiadły, żeby, żeby było co wspominać. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie tylko na stare lata. E, nie, no, mam nadzieję, że, do, że będę mógł wspominać na stare lata również. <laughs> no dobra, zacznijmy od początku, bo tutaj jest kurczę, masę pytań z komentarzy, ale ja bym chciał zapytać w ogóle. Od yy, początku, nie? historia służby, dlaczego zrezygnowałeś, co się takiego stało w wojsku, że odszedłeś i, i tak dalej. Jak w ogóle trafiłeś do wojska? Skąd pomysł na wojsko? E, wiesz co? W, ja zawsze chciałem być żołnierzem. Żo żo to takie może klisze, ale ja naprawdę zawsze chciałem być żołnierzem. Ja w drugiej klasie szkoły podstawowej stwierdziłem, że będę żołnierzem, a w szóstej klasie szkoły podstawowej wiedziałem, do której szkoły oficerskiej pójdę. Ja pojechałem e, do WKU w Hełmie. E, Mając tam 12-13 lat, żeby się dowiedzieć jakichś szczegółów, popatrzyli na mnie jak na wariata i mówią: to Niech pan najpierw liceum skończy, i potem pan wróci i tak dalej. Nie? No i wiedziałem, że chcę iść do Wrocławia, do Wyższej Szkoły Oficerskiej. Wtedy to była jeszcze Wyższa Szkoła Oficerska, Wojsk Mechanizowanych. Kiedy ja rozpoczynałem w 1997 roku, to była Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Wojsk Mechanizowanych. Na no, Czajkowskiego we Wrocławiu, także trafiłem tam. Ehm, no tak jak mówię, no za, zawsze chciałem być żołnierzem, jakoś nie wyobrażałem sobie służby, służby pracy, e, jakiejkolwiek innej. E, gdzieś tam jeździłem na te obozy typu Kombat 56, u majora rezerwy Kupsa. Ehm, pamiętam taką rozmowę, on wtedy mówił, że. E, Gdzieś tam siedzieliśmy przy tym ognisku, on mówił o tej swojej służbie wojskowej i już był taki trochę wyprany z tych... Ideałów. No, no wy, trochę wyprany z tych ideałów, ja tak, ja jeszcze wtedy 17-18 lat, tak, panie mówię, że ale to, to, trzeba to zmieniać, tego się nie, może to potrzeba ludzi, żeby to zmienili, on tak ciężko mi tego się nie da zmienić i ja w swojej głowie, nie, ja to będę zmieniał. Miał rację. Wtedy, wtedy tego się nie dało zmienić. Beton był tak zastygły, że, że, że nic się nie dało ruszyć. No cóż, po skończeniu szkoły oficerskiej e, trafiłem do 20 Brygady Zmuchanizowanej w Bartoszycach. E, to była jedna z dwóch jednostek, do których nie chciałem trafić. E, czyli kończąc szkołę oficerską e, powiedziałem sobie nie przestraszą mnie niczym. Tam Świętoszów, Międzyrzecz, nie ma problemu. Mogę tam służyć i tak dalej. Nie chcę iść do dwóch miejsc. Do Braniewa i do Bartoszyc. Eee, wchodzę na, na, na przydziały prac. Dwudziesta brygada zmechanizowana. Ja. O! On, słucham! Tam major. Przepraszam panie majorze, pan nie zrozumie. No i tak wyszedłem z, z tym przydziałem do, do Bartoszyc. I ostatecznie no, wyszło bardzo dobrze, no bo. Eee, Brygada rozwinęła się w naprawdę fajną jednostkę z czasem. Ja tam służyłem jako dowódca plutonu, dowódca kompanii. Zdecydowanie za, za młody byłem, kiedy trafiłem na dowódcę kompanii. To było za wcześnie. Byłem wtedy jednym z niewielu oficerów w Wojsku Polskim, którzy znali język angielski, a ja znałem naprawdę płynnie. I robiłem bardzo dużo rzeczy związanych z jakimiś tam tłumaczeniami, jeździłem na wszelkie możliwe konferencje, wszelkie możliwe ćwiczenia, latałem z miejsca na miejsce jako tłumacz, dzięki temu mogłem sobie pozwolić na bieganie w kupionych butach. W uszytej przez siebie kurtce, a nie w wojskowej BHC, i tak dalej. No bo jak tu przed chwilą tłumaczyłem i ratowałem, no nie ma co ukrywać, ratowałem dupę dowódcy brygady w spotkaniu z jakimś tam czterogwiazdkowym generałem, no to potem nie nie Miał mógł względy. nie względy. Tak. E, później e, s, e, brygada wystawiała e, jakby kontyngent e, trzeciej zmiany PKW. I trafiłem na, na tą trzecią zmianę, i początkowo na stanowisko szef sekcji tłumaczy. Stanowisko zbędne, w ogóle wyrwane jakieś od rzeczywistości, bo było całkowicie niepotrzebne. Ja byłem. No, ja mogłem tłumaczyć język angielski, ale wszyscy moi podwładni to byli tłumacze arabsko-polscy, więc co ja tam miałem robić? Ja nie mogłem ich ani nadzorować. E, oni byli przydzieleni do konkretnych, e, konkretnych osób, pracowali w konkretnych sytuacjach. Ja byłem zbędny. Także trafiłem na stanowisko tzw. Tak battle captain. Battle captain to jest facet, który odpowiada za rejon odpowiedzialności brygady, e, nadzoruje cały ruch wojsk, e, całą sytuację taktyczną. I e, to była bardzo ciekawa robota, e, dynamiczna. No, Dzięki. Leci naprawdę szybko, były zmiany 12 na 24, czyli 12 godzin pracujesz, 24 godziny teoretycznie odpoczywasz, no ale tam e, to nie był do końca odpoczynek, także trzeba było wstać, zrobić meldunek. E, jeżeli byłem po zmianie nocnej i tak dalej, i tak dalej, no ale to cały czas mimo wszystko sztab. tak. Ale to mówisz, że to było jeszcze w kraju? czy To, to już, było w Iraku. To, to było, było w Raku, już w Iraku. Tak. E, I wtedy świętej pamięci pan generał Potasiński, wtedy jeszcze pułkownik, e, bo to był lipiec. Powiedział, że no, jemu jest potrzebny pluton ochrony, bo widział jakby u swojego poprzednika, że on taki pluton ochrony nieetatowy sobie stworzył, bo etatowo plutonu ochrony dla dowódcy brygady nie było, a tylko on tam no, brał ze sobą jakichś ludzi, tak? Więc jego poprzednik stworzył sobie taki pluton ochrony, bo dowódca brygady był bez przerwy w ruchu. On bez przerwy jeździł z miejsca na miejsce, więc no, potrzebował ochrony do tego. No i nakazał mi stworzenie takiej, e, tak, takiego pododdziału. A jakie ty masz doświadczenie w tej materii? E, w, jeżeli chodzi o ochronę osób, żadnego. Ale jest zadanie, trzeba je wykonać. I tyle. E, no, potrafiliśmy, wiesz, podczas przygotowania się do, do e, PKW. Robiliśmy i takie rzeczy, więc e, gdzieś tam, wiesz, e, a to książka, a to film e, jakiś szkoleniowy, chociaż wtedy jeszcze dużo filmów szkoleniowych nie było, a to szkolenie z, to z Amerykanami, to z kimś tam, wyciągało się takie informacje, no i potem na podstawie no, ale tego... Ale miałeś, miałeś czas w ogóle, żeby to wypraktykować, czy prakty... jakie rozpoznanie bojem? E, nie, no nie miałem tego, jak wypraktykować, tworzyliśmy... Na dużo informacji przekazali nam nasi poprzednicy, tak. Oni nam powiedzieli, jak oni to robili. Myśmy ich, z nimi jeździli, tak, jakby takie dwa po, połączone pododdziały podczas rotacji, bo tak, tak wygląda rotacja w, w PKW, że e, przyjeżdżają ludzie na zmianę i uczysz. jakby jeździsz z gościem, którego będziesz zmieniał, tak. E, I wykonujesz zadania obok gościa, którego będzie zmieniał. E, uczysz się w ten sposób, no i potem przejmujesz te zadania i jedziesz dalej. No i i ja właśnie trafiłem na, na takie. Robota była ciężka, ale, ale, ale bardzo ciekawa, bo byliśmy rzucani też jako QRF, czyli takie szybki, siły szybkiego reagowania w, w różne miejsca. Jak inne patrole były ściągane, to mój dostawał rozkaz: Dobra, to wy na zewnątrz. Więc było, było ciekawie, chociaż. Z perspektywy czasu pewnie oddałbym, odrzuciłbym te ciekawostki, gdyby moi wszyscy koledzy byli żywi dzisiaj. Bo, bo nie wszyscy Wróci. niestety wrócili. Wszyscy z mojego pododziału i z tego jestem. Jakby to jest z, z tego jestem dumny, że nikt kto służył pod moim dowództwem nie, nie, nie poległ. Wróćmy jeszcze na moment do szkoły. Nie? Bo jaka, jakie miałeś oczekiwania? Względem, wiesz, szkoły, a jaka okazała się rzeczywistość na tamte lata? Eee, oczekiwań... Szkoła wojskowa. Tak, tak, tak. O oczekiwania miałem duże. Eee, rzeczywistość okazała się troszeczkę bardziej przyziemna. Eee, ja nie zapomnę wiesz, swojego szkolenia podstawowego, kiedy eee, na jakichś tam pierwszych zajęciach z taktyki ktoś staje przed nami i, i baczność uczył, was będę. A ja tak. Gdzie ja jestem? Co to w ogóle za tekst? Nie? Skąd to się wzięło? No później zrozumiałem, że to wynika tam z metody kin, jest to zupełnie zbędne, tak? Bo e, nigdy e, przy szkoleniu, a szkoliłem się później i, i zresztą teraz mam okazję tam podglądać szkolenia in, innych armii, nikt nie stawia tej, tej, tej drużyny czy tego plutonu na baczność przed zajęciami i tam baczność uczy was, będę temat zajęć i tak dalej. To jest to jest oderwane od rzeczywistości. To jest ten nalot z armii radzieckiej, który został przejęty przez. No ale przez nie ma tematyki zajęć, na przykład? Nie, no jest tematyka zajęć, ale nie musisz ludziom tego mówić na baczność. Czy oni nie słuchają, jak stoją, wiesz, te, te, te amerykańskie school circle, tak? Jak, jak sobie w kółku słuchają, oni muszą stać w dwuszeregu na baczność? No, do mnie to tak z psychologicznego punktu widzenia, czy lepiej dociera do ciebie, kiedy stoisz na baczność wyprężony, Czy jak facet po prostu do ciebie mówi normalnym, zrozumiałym językiem? No, do mnie lepiej dociera normalnym, zrozumiałym językiem. No, a jak jest dzisiaj? Wie? Nie wiem, myślę, że się to trochę pozmieniało. Bo ci, 17 lat nie jestem w wojsku polskim, także ciężko mi jest o, oceniać e, zmiany po, po 17 latach, ale e, to, co widzę, to co obserwuję, ale wiadomo, obserwuję to z perspektywy zewnętrznej. Jako obserwator, nie ze środka. To pozmieniało się dużo. Jesteśmy kilka pokoleń do przodu. Naprawdę kilka pokoleń do przodu przez, te, 7, tak, przez te 17 lat, od kiedy ja, ja odszedłem. Dużo się zmieniło wtedy, od 1997 roku do 2007, kiedy ja służyłem, bo Irak zmienił. Irak no, zmienił. O to właśnie chciałem zapytać, ale mhm. jeszcze zostajemy przy tej szkole, mhm. nie? bo tam, no co, gość to. Ma ciekawe anegdoty, i no, śmieszne, i tragikomiczne, i różne, nie? Takich... No było takich, było dużo sytuacji. No ja mam, em, em, powiem tak, ludzie, z którymi e, kończyłem szkołę, no, rewelacja, naprawdę. E, czasami człowiek myślał, że oj, z niego to nic nie będzie, nie? A okazuje się, że, że skończyli jako niesamowici i dowódcy, nie, oficerowie, no Naprawdę, górna półka. A myślisz, że oni też się przyczynili do tych zmian, które są teraz? Jak najbardziej. Tym bardziej, że. że Moja świeża głowa trochę. Tak. Moi koledzy to dowódcy batalionów, dowódcy brygad. E, e, no no Podziwiam To skąd jest taka nagonka na tą polską armię? A Bo my lubimy narzekać. Że wszędzie wiesz... Tak, że, no, że, że. Wszystko to tak, źle. Że tak, tak. Że, że generalnie... A naj, najbardziej narzekają ci, którzy nigdy w wojsku nie służyli. No... Wejdź na, na, na Facebook, na, po, na profil Polski Zbrojnej i poczytaj komentarze. No przecież tam te, te same gęby się wypowiadają non-stop. Na każdy temat, co by Polska Zbrojna nie wrzuciła, Um, nie, nie mówię, że to jest jakiś tam idealny periodek, bo ona ma swoje wady, no ale co by Polska zbrojna nie wrzuciła? Tam te same gęby pod spodem się wypowiadają. E, to nawet e, nie można powiedzieć, że to są ruskie trolle, bo to są po prostu jakieś tam kanapowce, które próbują jechać. E, co by nie było. Eee, Ukraina kupuje polskie groty. O, nie dają się w ogóle, to łunę tam do niczego. Polska kupuje Abramsy. O, tam po co nam to? to jakieś tam, wiesz, imperialne zapędy, eee, hełmy wymięcie i tak dalej. No i to bez przerwy mamy tych specjalistów od narzekania. A coś. albo such, troli. Cóś. Albo troli. Wiesz, co tak możliwe, że na pewno część tam troli jest. Ale nam trole niepotrzebne, żeby się zaorać. My się właśnie zaoramy tymi naszymi specjalistami od narzekania. A co zrobiłeś? Parafrazując, wiesz, Kennedy'ego. Nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie, tylko pytaj się, co ty możesz zrobić dla swojego kraju. No to prawda. Był no. ostatnio tutaj major w czynnej służbie, jeden z pierwszych po Kuprysiu. Mhm. No i tam dostaje się, ale też biorą go w obronę ludzie, bo ja też go bronię, bo mógł w zasadzie też siedzieć i grać tam krzesełko i brać monetę co miesiąc, i by zleciała ta jakaś służba, a jednak, mimo wszystko, nawet taką rozmową przyszedł, powiedział: że nie wiem, no jak tam jest do końca, bo ja tam nie byłem, nie miałem się wypowiadać, no ale, no ale jest tam jakiś, dla mnie jest jakiś tam progres w tych zakupach, w tym szkoleniu i tak dalej. Ja nie wiem, ile, jaki jest stan polskiej armii na dzień dzisiejszy, ale jeżeli jest to powiedzmy 100 tysięcy ludzi albo i więcej, 167 z tego, co... No, no, to, no to teraz sobie wyobraź y, korporację, która ma tyle ludzi i czy ona działa idealnie? No, słuchaj, zawsze będą błędy. No, ważne, żeby się na błędach uczyć, tak? E, ważne, żeby nie było ludzi, którzy mówią, 7 ostatnich lat tak robiliśmy, i ja wiem, jak to ma działać. Nie? Działa. Bo to, że 7 lat temu coś działało, to nie znaczy, że teraz działa. W tak zmieniającym się e, świecie w. E, no, 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 prędkość zmian jest niesamowita. Jeżeli robiliśmy coś 7 lat, lat temu, robiliśmy to dobrze, bo nie mówię, że to było źle 7 lat temu, ale to nie oznacza, że dzisiaj nie możemy tego poprawić, albo zmienić na zupełnie lepsze. I jeżeli wyeliminujemy taki tok myślenia, to wszystko będzie ok. No mówi się, że armia przygotowuje się do wojny, która była. No a jak mamy się przygotować do wojny, która będzie? Nie przewidzisz, co się stanie? Ura Ukraina chyba to pokazała też, nie? Że, że Europa mhm. się przeliczyła, że już nie będzie nigdy wojny okopowej. No miejscu. właśnie. A teraz jest typowa okopówka z hybrydówką. Nie? Czyli przygotowywaliśmy się do, do wojny przyszłości i tak dalej, nie? a tu się okazało, że powrót, tam ktoś mówił, o to chyba wróciliśmy do II wojny światowej. Nie, do pierwszej. Bo zamiast balonów obserwacyjnych mamy drony i siedzimy w okopach e, i tłucze po nas artyleria. I tak to rzeczywiście wyglądało. A powiedz mi, jak już byłeś w tym Iraku, w ogóle dlaczego pojechałeś do Iraku? To był, to była, to był rozkaz, to była możliwość? Eee, to była możliwość, bo e, można było tego uniknąć bez problemu. E, wtedy wystarczyło stwierdzić, że zgubiłeś prawo jazdy, nie, że nie masz prawa jazdy. Bo wymogiem było, było prawo jazdy kategorii B. E, byli tacy, którzy unikali, e, bo nie przestawali ładować. Eee, ja na przykład musiałeś pojechać na, na e, badania lekarskie, no i tam między innymi jest badania krwi, no i wiadomo, że jak łoiłeś dwa dni wcześniej, czy dzień wcześniej, to języki wątrobowe będą gdzieś tam pod sufit i to wystarczyło, żeby nie przejść komisji lekarskiej. I już nie jedziesz. No, co mam zrobić? Ja bardzo chcę, ale nie dam rady, nie? By, byli tacy. Byli tacy, którzy chcieli, ale nie byli w stanie przestać. i. i... I nie pojechali, nie? I nie żeby to zabrzmiało, że tam wszyscy byli alkoholikami, nie? Ale, <grym> ale, ale, ale był problem, był problem z alkoholem. To, to, to było widać zdecydowanie. Może to tak, tak się zapijało rzeczywistość wojskową? Nie, to się tak kreowało rzeczywistość wojskową. Wiesz, ja pamiętam swój pierwszy poligon, kiedy szef kompanii, jako oficer szef kompanii ładuje 17 butelek litrowych wódki do, do skrzyni drewnianej. Pakując się na poligon, ja mówię się? Po co ci 17 ludzi? No to na pierwszy tydzień. <laughs> a to miesięczny poligon. Ale, ale wracając do pytania, ja chciałem jechać. Bardzo chciałem jechać. E... No ale co takiego było w konflikcie? W zasadzie też z perspektywy czasu, nie naszym, nie? Tak. Znaczy... Dużo ludzi teraz zarzuca właśnie wątek irakijski Amerykanom, że to nieuzasadniona interwencja, a znowu wprowadziliśmy demokrację i tak dalej. Ja hmm. rozumiem, że z punktu widzenia wojskowego. To jest, taka, to jest taki poligon, nie? Mhm. żywy poligon, gdzie łapiesz tego doświadczenia i nie ma innej możliwości tak. na sprawdzenie się żołnierza i sprzętu. Ale ludzie tego nie rozumieją. Eee, I to było tak, że ja właśnie chciałem jechać jako, eee, jako żołnierz, żeby się sprawdzić, czy się nadaje do tej roboty, eee, czy nie wymięknę pod ogniem, czy jestem w stanie wykonywać swoje zadania. I to, to była moja motywacja. Nie, nie myślałem tam, wiesz, o demokracji, uwalnianiu Irakijczyków spod tam, reżimu Sadama i tak dalej. To jakby przez, mojego, przez moją głowę nie przechodziło. Z perspektywy czasu uważam, że nigdy nie powinniśmy tam być. Jako, po, jako państwo, jako Wojsko Polskie, że nie powinniśmy byli tam pojechać. Z jednej strony Irak uratował naszą armię. I zmienił ją na lepsze. I zmiana była drastyczna, e, pokoleniowa w ciągu you know, wiesz pół roku, roku. E, Kurde, od... Ale to nie masz takiego wrażenia, że zawsze musi się coś stać? Zawsze musi ktoś zginąć, żeby komuś się bania otwarła po prostu? Ale nie wiem, czy jest inna możliwość, bo naprawdę jest trudno wytłumaczyć człowiekowi, że to nie działa, jak on no on patrzy na to i. No przecież działa. Tak funkcjonowało przez 40 lat, przez 30. No funkcjonowało. Dlaczego nie działa? No bo jak tam pojedziemy, to nie będzie działać. No ale on nie ma takiego doświadczenia. On nie widzi, że to nie będzie działać. Ty możesz to przewidywać, no ale kim ty jesteś, żeby to przewidywać? On ma 30 lat służby za sobą, ty masz 5. To hmm. Słuchałbyś kogoś yy, takiego? I ja tak. I tak i nie. No, no właśnie. I tak i nie. Ja teraz zawsze mówię, że ten, nieraz i ten szef firmy powinien zejść tam na dół do Hadesu i tam na tej taśmie też coś porobić, albo... Dokładnie. Żeby poczuć w ogóle, czy coś się nie zmieniło przez ten okres, kiedy on szefował i dochodził faktycznie z poziomu tej taśmy do, do tego szefostwa, bo to się zmienia. Nie? Ale to widzisz, no to właśnie ci szefowie zeszli do tego HDS-u, jak major, e, jeszcze nigdy nie widziałem, żeby major tak szybko koło zmieniał, Eee, jak tam się. Mieliśmy informację, że w konkretnego dnia, w konkretnym miejscu się szykuje na nas zasadzka, a musieliśmy tamtędy przejechać. Eee, przejeżdżaliśmy, no i co? No i złopaliśmy gumę w okolicach tego miejsca. To nie wiedziałem, żeby Major tak szybko zmieniał koło. No to wtedy ja byłem kapitanem, więc nie, żebym miał coś przeciwko oficerom eee, i tak dalej, nie. To, to no ale nie da tak się. Było. Ale da się, no, no szybko zmieniał, tak? <noise> A miałeś jakieś takie no, mocne sytuacje? Kontakty? Miałem, miałem. miałem otarłeś no, też o kostuchę? No, strzelał facet do mnie z przejeżdżającego samochodu, tak z 5-6 metrów. Na szczęście się spudłował. Wracaliśmy do karabali jechaliśmy z Kamp Camp Lima był poza, zaraz poza miastem, nasz, nasz obóz Camp Juliet był w samym środku miasta. Najmniejsza chyba baza wtedy w Iraku. Tak mury miały może tak 150 na 250 metrów. I wracaliśmy właśnie z Camp Lima do, do naszego, do Camp Juliet i słyszymy strzały gdzieś tam z prawej strony. Tak? No ale strzały to tam norma, to cały czas było słychać. Gdzieś tam ktoś tam strzelał dojeżdżamy do skrzyżowania ja się akurat obracam w prawo a siedzę w samochodzie tak, że mam broń wystawioną przez, e, przez prawe okno, jedziemy naszymi e, sławnymi honkerami co za graty, ktoś za to powinien beknąć e, i w tym momencie wypada na nas z tej prawej strony Audi 80 zapakowane e, typami i gość z tylnego lewego siedzenia wystawiając broń przez okno wali w kierunku mojego samochodu, a za nimi zaraz e, goni ich samochód policyjny e, policji irackiej. I ten facet ja widziałem jego oczy. A on strzelał przede mną. Na szczęście strzelił nie po szybie. No bo jakby strzelił po szybie, no to z głowy by nie było co zbierać. To nie były pancerne szyby. Nie Nie, 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 nie był dozbrojony hangar. No, myśmy go dozbrajali, ale szyby, szyby nie dozbroiliśmy. Nie, nie dozbrajaliście, tylko niszczyliście mienie wojskowe. Tak, tak. Spawając, tnąc i tak dalej, nie? No i zaczęliśmy pościg za tym, e, za, za tym samochodem. Znaczy zawróciliśmy. No ale Honkera, e, Audi 80 Honkerem to tak e, ciężko się goni, ale mimo wszystko ich goniliśmy, nie? I nie zapomnę wtedy sierżant, e, którego pozdrawiam, on wie kto to jest. E, Rewelacyjny żołnierz, tak? Można z nim iść w ogień, ale lekko świernięty. E, próbował z granatnika podwieszanego 40 mm strzelać lobem z trzeciego pojazdu. W, do... jeszcze były nasze dwa policyjne i dopiero bandziorej. Próbował lobem strzelać stromotorowo wtedy w, ten, w to Audi 80. E, na szczęście nie strzelił, bo tylko było: zostaw w to! No także, to ta akcja. No, no nie dogoniliśmy ich, niestety. także Audi 80, 80 się sprawdziło. Audi 80 się sprawdziło na dziurach. Poszli w jakąś taką polną drogę, postawili nam zasłonę dymną z tego kurzu i, 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 i odpuścili. Nie Nie, nie dopadliśmy. No nie było szans, żeby ich dopaść. Nie? Honker jeszcze na prostej drodze, to jeszcze coś, coś, ale w terenie to. No ludzie, ludzie poginęli w wypadkach samochodowych, dlatego że to się poszewracało. A także... powiedz mi ile czasu spędziłeś w Iraku? Prawie 6 miesięcy. Jedną zmianę. I to po Iraku. <laughs> Irak wystarczy, żebyś podjął decyzję, że, że rezygnujesz z wojska? Nie, Irak mnie motywował. Znaczy, na początku chciałem zrezygnować. Tam były trochę. No, skomplikowana sytuacja, ale chciałem zrezygnować, ale wtedy się przeniosłem też do innej jednostki, bo akurat szukałem wyższego stanowiska. Przeniosłem się do trzeciego Batalionu Rozpoznawczego i tam jakby moja motywacja. Do służby się odnowiła, wróciła i była przyduszana. Tam przez takiego. Nie w jednostce, bo w jednostce było rewelacyjnie. Miałem naprawdę super kadrę, dowódcę, mój przełożony bezpośredni, ludzie, z którymi pracowałem. No, rewelacja. Natomiast tam poziom wyżej bywali panowie, którzy. Próbowali zdusić jakąkolwiek e, motywację do służby. E, Jakimi działaniami? E, no wiesz, na stoisz na. E, jesteśmy na szkoleniu poligonowym. Ja prowadziłem szkolenie z e, akurat z RPG e, i zachowywałem się tak, jak zachowywałem się w warunkach bojowych, e, właśnie w Iraku. Czyli nosiłem odpowiedni sprzęt, odpowiednio dla siebie ułożony. E, na przykład nosiłem rękawiczki, pomimo tego, że było to lato, bo wtedy rękawiczki taktyczne jeszcze nie były za bardzo znane, nie? E, bo ludzie biegali w tych takich obciętych z siłowni. Nie? Ja miałem spoko rękawiczki taktyczne, e, broń miałem wpiętą e, na, do karabinka, wtedy używałem jej na, na, na lewym ramieniu i broń miałem wpiętą przez kolbę w karabinek. E, no i stanęliśmy na, na, tam w dwóch szeregu przed. przed yy, to był szef szkolenia Dywizji wtedy. Przed szefem szkolenia Dywizji i lecą u że wyglądamy jak Indianie i w ogóle. I co to ma być? Kazali a, się po, No kazali tak, się no, rękawiczki, wiesz, w, w, zimno panu w ręce, czy coś. No i nie, nie wytłumaczysz. No naprawdę nie wytłumaczysz. No a to jakiej miałeś stopień wtedy? Podporucznika ciągle jeszcze. No i co? I dla nich nie przemawia to, że podporucznik, który wrócił z Iraku, z wojny. I to nie... byli ludzie, ten facet nie, nie był na misji, tak? Ci, którzy byli, mój dowódca, pomimo tego, że nie był, ale on rozumiał, dlaczego my to robimy, on nie miał z tym problemu, ale ten gość miał problem i no nie wytłumaczysz, nie? No i jak takie gościa się przeskakuje? Da się w ogóle? E, ignorujesz. E, znaczy ignorujesz. Przytakujesz, tak jest, panie pułkowniku, oczywiście, panie pułkowniku, winny, panie pułkowniku i tak dalej. Facet odchodzi, a to robisz swoje. No ale to wiesz, jak się zawzie... No to, no, to nie zrobisz kariery. No, ja wiedziałem, że kariery nie zrobię i... No było tak, że się zawziął. Miałem e, taką sytuację na poligonie, że e, to też pokazuje taki obraz naszej armii z tego czasu. Miała być jakaś tam wizyta. Nie pamiętam, to był chyba szef sztabu armii duńskiej, czyli tam kilkugwiazdkowy generał. I całą noc siedziałem i tłumaczyłem warunki strzelania na język angielski, bo sobie wymyślili, że walną takie wielkie plakaty tam z warunkami strzelania. Myśmy tego nie mieli nawet po polsku zrobione, bo to nie było potrzebne, ale bo facet przyjeżdża, to mu pokażemy, co tu się odbywa. Nie? No, i siedzę przez noc, tłumaczę że warunki strzelania na język angielski. Rzeczy, które są nietłumaczalne, bo one to jest inna doktryna. Więc to nie, nie jest kwestia języka, tylko jest inna doktryna tego. Nie ma jak wytłumaczyć komuś, nie? E, siedzę, tłumaczę to. E, to był poligon, kiedy robiliśmy dużo takich e, przepraw e, e, na BWP. E, żeby zrobić przeprawy na BWP, musisz jeździć e, no, zasmarowane smarem, wszystkie tam e, włazy i tak dalej. Więc wsiadając, wysiadając, jesteś upierdzielony non-stop. Po miesiącu takiego poligonu mój mundur był taki jednolicie brunatno To nie była Pantera, tylko jednolicie brunatno-zielony. Więc oni stwierdzili: Nie, brudne, e, wymieniacie na nowe. No, ale mi się akurat trafiły nowe, ale spodnie takie typu leggings, to znaczy ledwo to mogłem na siebie wciągnąć. Naprawdę miałem tak na dupie obcisłe. Do tego e, zamiast swoich butów zakładasz gumofilce, bo tak jest w przepisach ubiorczych. E, gumofilce, czapka futrzana zamiast normalnej czapki, ta ta. Mm, wiesz. Chyba wiesz, jak wyglądały czapki futrzane. Tak? No nie, to, to, to nawet, znaczy to można było zawiązać pod brodą i jeżeli było minus 20 to było fajne, nie? No ale tak to się działo na, 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 na głowie. Bechatka, czy nie, nie behatka to jest kurtka, nie? nie? Także czapka futrzana wojskowa, oficerska, to było takie wielkie, e, 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 no, puchate. E, behatka oczywiście, mapnik do tego, e, no wyglądasz jak, jakbyś z obory wyszedł w tych gumofilcach. E, naprawdę, no nie się jak żołnierz, nie? No ale w każdym razie moim zadaniem było tam bycie dowódcą plutonu, czyli robienie swojej roboty i akurat wykonywałem strzelanie z BWP. Miałem zacięcie, usuwałem zacięcie, wyciągnąłem e, e, no, e, łóżkę e, i się upierdzieliłem od tego. No bo nalot prochowy, więc upierdzieliłem się. Ale tego nie wiedziałem, no bo nie mam lusterka tam i nie będę się sprawdzał, czy jestem brudny, czy nie jestem brudny. Ja jestem na poligonie, tak? 7 z tego BWP, zaszedłem po, tam pod wieżę, akurat przyjechał e, nasz dwugwiazdkowy generał, tak się na mnie patrzy. Powiem poruczniku co on taki brudny? Nie wiem panie generale, wykonywałem strzelanie, usuwałem zacięcie, może się gdzieś pobrudziłem. No, w każdym razie widać, że jest niezadowolony, że taki brudny porocznik tu chodzi. E, przyjechał ten, ten duński generał, jakiś tam ktoś miał tłumaczyć dla niego, ale no, słychać, że sobie nie radzi w ogóle ten, ten, ten że tłumacz. Wzywa mnie mój e, szef sztabu, mówi, proszę chyba tutaj będzie tłumaczył. I ja zacząłem tłumaczyć do tego generała. Jemu się od razu oblicze rozjaśniło, bo może z kimś rozmawiać wreszcie normalnie. Przetłumaczyłem wszystko, wziąłem go tam, oprowadziłem po tych punktach, tak jak e, Chodziłem, tłumaczyłem wszystkie te, te, te punkty, skończyło się, oni wsiedli w, w samochody, odjeżdżają. Eee, oni tam nie przyjechali nikogo oceniać, oni przyjechali się przyjrzeć, no bo na tym to polega na zachodzie. tak? Że przyjeżdżasz, oglądasz, wyciągasz jakieś wnioski dla siebie, może coś u siebie wprowadzisz, chcesz zobaczyć jak inni pracują, żeby później mógł, móc współpracować. I ten sam generał, który mnie opierdzielał za to, że byłem brudny, podchodzi do mnie i mówi – Bo dziękuję, dzisiaj pan to tak angielskiego nauczył. – W liceum, panie generale. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziękuję. Była pochwała. Tak. Pochwała była. No ale lepiej trzeba było gościa opierdzielić, no, że jest brudny, że chodzi i, i, i przynosi wstyd. Nie? Także w tym Iraku jeszcze mieliśmy jakieś ciekawostki, bo mnie interesuje te sływne hongery i to niszczenie mienia wojskowego. No, to znaczy, wiesz, u nas nie było problemu z tym, żeby. Wszyscy generalnie, którzy byli w Iraku, mieli podobne, podobne akcje. Mogło, myśmy mogli to przerabiać jak chciałeś. Nie, nie mieliśmy z tym problemu akurat. Nikt nie narzekał, że przerabialiśmy, nikt nam tego nie zabraniał. No co, no były dospawowane albo blachy, albo były dospawowane na przykład... Ale sami to robiliście, tak. czy był spawacz jakiś nadworny? No nie, w kompanii remontowej był, był ktoś, kto miał, był na takim stanowisku, ale też tak po, po myślę, że w prygadzie, w plutonie remontowym był ktoś, kto miał uprawienia spowolnicze, był agregat, więc, więc chłopaki spawali, siedzieli na tym jak nie byli na patrolu, to to siedzieli nad sprzętem, czyli byli profesjonalni. No a skąd byli? Na przykład to musi być jakaś specjalna blacha? Nie, to, to, to brało się... Zwykle konstrukcyjna blacha? Co, cokolwiek się udało zdobyć. No, przejeżdżałeś, stało jeszcze na samym początku wojny gdzieś tam, znaczy na samym początku naszego pobytu jeszcze gdzieś się zdarzały jakieś wraki, które były nieusunięte, więc podjeżdżasz do BWP, odkręcasz e, włazy, e, te górne, desantowe i przykręcasz to, przyspawasz to potem do, w, do honkera. No, a miałeś na przykład wiedzę na to, ile taki honker ważył taki goły, a jakżeś się go tam do, dołożyli parę kilo, to... Czy był... to było na silniku? E, że nie co tam, tam na silniku to tam było czucie, jak wsiadłeś do niego. <laughs> Słynne silniki Andoria i tak dalej. no Jaka, jaka to była moc tego silnika? Nawet jest? nie wiem. Powiem ale ci, tak, to na, jakoś? no Nasz Honker na, na, tam na, na prostej drodze to tak do 110 się, się rozpędzał. I mieliśmy... no, to trochę trwało, w nie? No, ale maksymal, maksymalna prędkość była, była 110 km. No to faktycznie on mógł być wywrotny, bo z tego co no był, kojarzę, to wysokie auto. Jest. Był, raz, że wysokie auto, potem zaczęto montować obrotnice, masz do tego krabin maszynowy zamontowany na górze, więc e, ten cały środek ciężkości się niesamowicie podnosił. E, myśmy na przykład wyrywali siedzenia i montowaliśmy je niżej. E, po prostu spawywaliśmy je praktycznie w podłogę. One były trochę inaczej e, no, rozmieszczone. Tam część rzeczy się wyjmowało, tak? To co można było zdjąć te miękkie, albo miękkie pokrycie, albo blachy, które e, ci przeszkadzały, znaczy blachy. To, to tam był papier. Nie? E, a część rzeczy się montowało. Pamiętam Amerykanie kiedyś podchodzą do naszego e, Honkera i mówią, ale wy macie zajebiste samochody, my to byśmy... Tak, zobaczcie, te nasze hamery, to, to, do niczego się to nie nadaje. I ja mówię, tak, chodź, chodź, coś ci pokażę, nie? Pokazuję mu blachę, jakiej to jest grubości. On mówi, wy tak na bojowo jeździcie? I ja mówię, no. Wy to jesteście kowboje. <laughs> Potem e, pamiętam Bułgarzy, z którymi, bo jedną, e, jedna z sekcji w moim, w moim plutonie była, była bułgarska. Rewelacyjni goście. No, naprawdę. Moim e, celowniczym karabinem maszynowego był Bułgar, był, był u mnie w samochodzie. E, a on tam jak rzucał, chyba ja mi to po polsku, bułgarsku i angielsku w tym samym czasie, e, nazwy, nazywaliśmy ich KBR, kosmate bractwo. mieli tak seriośnięci ci goście, ale Kosmate bractwo. No, ale dostaliśmy, oni dostali hamery. E, i z tego, ale to jest wiesz, plotka, że no one też były nam zaoferowane, ale u nas stwierdzili, nie, my mamy Honkary, nam niepotrzebne. Oni wzięli te, te Hamery i kiedyś tam się spotykam później z sierżantem, jeszcze pamiętam jak się nazywał, Jawor Bechar. Spotykam się z nim, ja mówi, chodź, coś ci pokażę. Podchodzę do samochodu, a u niego, tam gdzie on siedzi jako miejsce dowódcy, w szybie jest, widać postrzał, nie? No, Prosto tak między oczy, no ale kuloodporna szyba zatrzymała. Także no nie wiem, na co Amerykanie narzekali. Bo gdyby to był postrzał na mojej szybie, no to byśmy tutaj dzisiaj nie rozmawiali. A powiedz mi tych, wszyscy, tych wszystkich, którzy tam zostali, nie, naszych chłopaków, to jakbyś dzisiaj z perspektywy czasu miał okazję jak gdyby wyprzedzić pewne rzeczy, to, to wynikało jak gdyby z niewiedzy, z braku doświadczenia, z braku rozpoznania? Czy z tego no. dowodzenia, czy to w ogóle takie trochę taki żywioł? Niektórych rzeczy się nie dało uniknąć. To... No Ale na przykład zobacz, jest to, bo to nawet każdy z który tu był, to mówi, że podziwiał tych chłopaków, którzy codziennie jeździli na patrole tymi samymi drogami, codziennie, o mhm. różnych porach. Nie? No To tylko to jest kwestia czasu, aż ktoś naciśnie guzik, nie? czy zdalnie, czy na drucie. Ta. Nie? I tam mówili, że nawet y, któryś tam był w zasadzie, że 700 metrów drut rozciągnęli i nie dało się tego jakoś minąć, yy, no, żeby na przykład, nie wiem, nie jeździć tymi drogami albo coś innego? Nie, no bo musisz, którędy no, pojedziesz. No, no w Iraku nie było innej możliwości, musiałeś jechać. No albo, albo te patrole, jak, 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 po co w ogóle był taki patrol, jak było wiadomo, że jest takie ryzyko? Okej, okay, no to przede wszystkim, e, wiesz, wojsko musi e, funkcjonować. Żeby wojsko funkcjonowało, musisz mieć, tam są tysiące ludzi więc muszą jeździć konwoje zaopatrzeniowe pomiędzy tymi bazami. Żeby jeździły konwoje zabezpieczeniowe, e, zaopatrzeniowe, to musisz jeździć po bezpiecznych drogach. Żeby drogi były bezpieczne, to musisz je patrolować. Właśnie patrolujesz po to, żeby ktoś cię później nie wysadził na tej drodze. No ale oni też widzą, że ty jeździsz i patrolujesz, więc będą polować na ciebie, tak? Ja na przykład, tak jak to coś mówiłem wcześniej, mieliśmy dwa obozy, Camp Lima i Camp Juliet. W Camp Juliet nie było stołówki, więc jedzenie trzeba było dowozić z Camp... W Camp Juliet nie było stołówki, z Camp Lima trzeba było dowozić jedzenie. Więc trzy razy dziennie jeździł konwój z jednej, z jednej bazy do drugiej, ładował żarcie i przywoził. I to trzeba było zrobić trzy razy dziennie. I w zasadzie były dwie drogi, które można było wziąć. No i Trzeba było kombinować. Czasami jeździło się dwa razy tą samą drogą tam i z powrotem. Czasami jeździło się jedną drogą tam, drugą z powrotem. Czasami drugą tam, tą inną z powrotem. I tak dalej. Nie? Ja na przykład wybierałem, e, jeżeli miałem wybór drogi, wybór trasy, to wolałem jeździć przez zamieszkałe e, tereny w sensie nie gdzieś tam poza miastem tylko ja się pchałem przez miasto. Dlatego, że wychodziłem z założenia, że jeżeli zobaczę, że nie ma cywilów tam, gdzie powinni być, no to znaczy, że coś się szykuje i próbują nas wysadzić. Bo cywile widzą to, że ktoś tam, Dłubię. wiesz, dłubie i, i, i że coś zakłada. Tego się nie da zrobić. O tak, poza miastem się da, ok, więc tam nie jestem w stanie ocenić, e, co się dzieje. No. no a z drugiej strony, wiesz, oprócz tego, Takiego zabezpieczenia naszego funkcjonowania tam, no to my mieliśmy zadania. My mieliśmy tam utrzymać pokój i porządek. No, żeby to zrobić, to trzeba jeździć, trzeba sprawdzić w tych wioskach. Trzeba odebrać tą broń. No i dlatego trzeba było patrolować. Owszem, procedury moim zdaniem, a to jest moja opinia, to nie jest fakt. Procedury przyczyniły się do śmierci, błędne procedury przyczyniły się do śmierci. Niektórych ludzi, bo był patrol, w którym chłopaki. Generalnie jeździł patrol saperski. I on, e, jeżeli znalazł tam na miejscu jakieś ID, to rozbrajał i to odwoził tym bombowozem naszym, gdzieś tam w bezpieczne miejsce i to dopiero detonował. Gdyby to ode mnie zależało, to niczego bym nie odwoził. Tylko jeżeli znaleźliśmy ładunek, to go wywalamy na miejscu. Nie wykopujemy, nie rozbrajamy. Tylko detonujemy go na miejscu, jeżeli to jest oczywiście możliwe. tak? Ale nie, nie przenosiłbym żywcem tego patrolu saperskiego polskiego w realia. To e, no, się nazywało misja stabilizacyjna. To była wojna dla nas. Wiesz, to, to, czy żołnierzowi nazwiesz coś misją stabilizacyjną, misją stabilizacyjną, szkoleniową i tak dalej. Operacja specjalna, misja stabilizacyjna. Tak. Nazwy są super. Dokładnie. No tam były te, jakby z prawnego punktu widzenia to to miało znaczenie, tak. Jakby do 1 lipca 2004 roku władze okupacyjne miały władzę, a 1 lipca 2004 roku władze irackie miały władzę. Jakby myśmy musieli pytać o zgodę, żeby coś zrobić. Nie? Także jak ludzie tam mówią o okupacji, po 1 lipca 2004 roku nie wiedzą o czym mówią. Bo wojska koalicyjne musiały pytać o zgodę. Tacy okupanci. A powiedz mi jeszcze y, odnośnie tych traz i tak dalej. Mm -hmm. no Amerykanie są znani z tego, że prowadzą statystyki, nie? że mm -hmm. mieli jakieś na przykład, że statystycznie o których godzinach i tak dalej, mm -hmm. którymi drogami, bo tam sobie już zdążyli policzyć na, na przykładzie tego, co się dzieje. Mm -hmm nie wiem, się zgodnie ze statystyką, czy... Nie, myśmy w, w, wtedy nawet nie mieliśmy dostępu jakiegoś do, do takiej statystyki, ale działaliśmy, to znaczy nie widziałem jakby oficjalnych statystyk, tak? Ale działaliśmy na podstawie doświadczeń. Czyli to nie było tak, że a tam, co tam on wie, nie? Tylko słuchałeś gościa, który tam był przed tobą, który wiedział, jak to wygląda. Kto, y, analizowaliśmy ataki, które były wcześniej, analizowaliśmy ID, jakie były. Nawet podczas szkolenia już nam to, to pokazywano. Tak? Takie rzeczy się wyciąga i, i uczy się na podstawie wniosków. Tak? Czyli uczysz się tego, że um, tym ID-kiem może być um, pocisk 152 mm umieszczony w bloku betonu. On jest po prostu zalany betonem i oni wyciągają krawężnik i zastępują krawężnik nowym kawałkiem krawężnika. Który w środku ma pocisk 152 mm. To jest podłączone do detonatora przejeżdżasz i bobach. Nie? No, ale to wtedy się uczysz takich rzeczy właśnie. Uczysz się tego, żeby obserwować, czy rzeczy są inne, tak? E, martwe zwierzęta przy drodze. Potrafili nafaszerować osła na przykład. Takim e, pociskiem. No, mieli no. pomysły. Wiesz, no. Mm. Wiedząc, którędy oni wkładali ten pocisk, ja bym tego nie robił. <laughs> Naprawdę? To myślę, że jak nasz szef że tam zaszywał nie, 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 to było... Do, do odbytnicza. Takie czopki. Taki, takie czopki, nie? I potem taki osiołek... Sobie... Miejmy nadzieję, że chociaż go uśmiercili wcześniej. Miejmy nadzieję. Przynajmniej jakiś optymizm na sam koniec. Czarny humor. A powiedz mi tak z perspektywy czasu i w ogóle tego, co ty jako żołnierz nie? i to, co robiłeś w Iraku a i też widziałeś jak gdyby później ten cały Bliski Wschód, nie? Irak, Afganistan, Syria i tak dalej. Taka wojna trochę na w interesach, czy, czy faktycznie w... o demokrację? W Iraku nie będzie demokracji i nie może być. To jest moja opinia, to nie jest fakt, ale to jest moja opinia, bo e, ta plemienność Istnieje i ona zawsze będzie istniała. Tak? I ludzie będą głosować na kogoś z danego e, nie będą głosować na sunnitów, i, i tak dalej. E, z perspektywy to, tak jak już powiedziałem, nie powinno nas tam być. To uratowało polską armię, to stworzyło nowoczesną polską armię, ale wolałbym, żeby nas tam nie było, wolałbym, żeby moi koledzy nie polegli. Teraz pytanie jest, czy ten rozwój, który polska armia osiągnęła po, dzięki misji w Iraku był warty tych śmierci? Każdy sobie na to pytanie musi odpowiedzieć sam. Ja, ja nie będę już odpowiadał za kogoś. Ja wolałbym mieć swoich przyjaciół obok siebie. Nie da się porównać Wymieniłeś trzy kraje: Irak, Afganistan, Syria. Uważam się, że nie można ich porównywać. Owszem, Irak i Syria graniczą ze sobą i jakby te konflikty są powiązane, ale przyczyny są inne, działania są inne i tak dalej. Ja nie walczyłem za niczyją Europę, nie walczyłem za amerykańskie pieniądze. Ja walczyłem za ludzi, którzy byli obok mnie. Ja tam pojechałem, żeby się sprawdzić. Tak, to była moja motywacja, e, natomiast walczyłem i narażałem życie za tych chłopaków obok mnie. Myśmy oczywiście, wiesz, no, e, ja pamiętam, powiedziałem to, to, to swoim żołnierzom, mieliśmy zasady użycia broni, e, przestrzegaliśmy tych zasad użycia broni, ale ja powiedziałem im w ten sposób, słuchajcie, jak będę miał wątpliwości, to pociągnę za spust. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja nie pociągnę, a któryś z was z tego powodu polegnie. To co ja powiem waszym rodzinom. A ja wasze rodziny, czy twoją żonę, twoją mamę, twoją siostrę znam, a ich nie znam. I to. Ja jestem otwarty na krytykę takiego podejścia. Ktoś może powiedzieć, że barbarzyńca i tak dalej, i tak dalej. Nie ma problemu. Ale to byli. Ludzie, za których ja byłem odpowiedzialny, ja byłem odpowiedzialny nie tyle przed wojskiem, nie tyle przed moimi przełożonymi, ale przed ich rodzinami. I moim zadaniem było ich wszystkich przywieźć do domu. Nikogo nie zamordowaliśmy, nie naruszyliśmy żadnych zasad tam, na miejscu, może z wyjątkiem zasad ruchu drogowego. Szykała no, żandarmeria? Naprawdę, autentycznie. Stali z suszarką na, w bazie, bo tam były ograniczenia prędkości. Stali z suszarką nasi. W nasi. I, I suszyli na, na samochody. Mało tego. Jest e, taka anegdota, ale to jest autentyczny przypadek, jak który żandarm stwierdził: O, Apache, zobaczymy jak szybko leci. <laughs> A Apache! Dobrze się pilot zorientował, że jest nad bazą, bo Apache od razu. <śmieniu> zwrot. No bo ktoś go oświetlił pomieniem radarowym, tak? O, a on to szyduje. A on to wykrył. Więc się od razu odwrócił. I co? Wtedy na suszarce? No, ten chłopak tam wiesz. Nie wiem, nie sprawdzałem gaci, ale <śmieniu> myślę, że były pełne. <śmieniu> no, ale no, wiesz. Ja mówię, nie da się tych konfliktów e, porównać. E, są inne. A... To jakby wyprzedzając, to ja, ja mówię tak, że ja nikogo. Nie, nie tak. Nie zrobiłem nic, czego musiałbym się wstydzić w Iraku. I moi podwładni nie zrobili niczego, czego musieliby się wstydzić. Irakijczycy, pamiętam, opuszczaliśmy naszą bazę, opuszczaliśmy Juliet. Ludzie przychodzili do nas, mówili: Nie wyjeżdżajcie stąd, zostańcie tu, w środku miasta, bo nas będą atakować. Tylko wyszliśmy. Tego samego wieczora wysadzili po stronek policji. To byliście założyciele państwa ISIS, tak? A kto to był, to, to no bo diabli jacyś, wiedzą. Jacyś no. miejscowi bataszkowie. Tam tak? wiesz. Wojna była. To ludzie mówią, że to była wojna o kasę. No, a myślisz, że lokalni o, o co walczyli, jak nie o kasę. Był, jeżeli była walka o kontrolę nad meczetem, na przykład o kontrolę nad meczetem w Nadżafie. Tam były pielgrzymki ludzi, którzy wrzucali kasę za. no Pielgrzymka była religijna. Ja broń może nie kwestionuję ich, ich wiary, tak? Ale podczas tej pielgrzymki ten, ten grób jest otoczony takim małym płotkiem i za ten płotek oni wrzucali kasę. I ta kasa była wyciągana łopatami. A przeznaczenie? Jakie było przeznaczenie tych pieniędzy? Nie siedziałem im w księgowości, więc nie wiem. No ale fajnie mieć kontrolę nad takim meczetem, nie? No tak. Więc. A nigdy go nie kontrolowali, wiesz, jakby władze okupacyjne go nie kontrolowały. To nie, nie o to chodzi. Te walki były pomiędzy frakcjami różnymi. Czyli jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi albo o kasę, albo o władzę. jedno i drugie tak. się przenika. Wizjeżdżasz do tej Polski? Kiedy podejmujesz decyzję, że kończysz z armią i dlaczego? W 2007 roku e, podjąłem taką decyzję i to tak w miarę, w miarę szybko. Jakby Nie widziałem. E, wtedy, nie, tak, troszkę przed tym, zmieniła się ustawa. E, były różne stanowiska. Były tak zwane stanowiska pośrednie, e, główne. Nie pamiętam dokładnie wszystkich tam definicji, ale ze swojego stanowiska. E, na własną prośbę poszedłem na, na stanowisko oficera wychowawczego, bo to stanowisko dawało mi możliwość awansu później. Oficer wychowawczy. Oficer wychowawczy. Czym tak. się zajmuje wojsko, oficer wychowawczy. Kontaktami ze środowiskiem cywilnym, utrzymaniem dyscypliny, utrzymaniem morale wojskowych. Także jest to. Myśmy się nabijali, że to jest dawny polityczny. Nie? No bo to autentycznie przeszło. tak? Kiedyś to był tam zastępca dowódcy do spraw e, politycznych. E, a ja ostatecznie podlegałem, bo, bo były zmiany tam w strukturze i ja podlegałem bezpośrednio dowódcy batalionu. Ale ja byłem odpowiedzialny właśnie za morale, za stan psychiczny. Moim podwładnym była pani psycholog e, w jednostce. Moim podwładnym był kierownik klubu, czyli facet odpowiedzialny za to, żeby. Żołnierze mieli PlayStation na świetlicy, żeby mogli obejrzeć film i tak dalej. I to wydają się rzeczy wiesz. Co to tam? Nie strzelają, to co, to co to oznacza, nie? ale żeby ten żołnierz nie poszedł i nie chlał, to może lepiej niech ma PlayStation i siedzi na świetlicy i sobie gra na tym PlayStation, tak? Żeby albo on komuś nie dał w gębę, albo jemu nie dali w gębę w mieście. Ja byłem nieetatowo też instruktorem walki wręcz, e, jako oficer wychowawczy e, i to była chyba najciekawsza kolejna czy? super nazwa, nieetatowa, już druga, która się pojawiła w tym nie Nieetatowy, wy wydawać przepustek było ostatnio i nadzorca oczek w siatce. Nie, no bo nie był to mój etat, tak? Nie, nie byłem... E... No ale musiałeś to robić. Chciałem. Nie, chciałeś. Chciałem, bo wiesz, na stanowisko nie... stanowisko. E, funkcji nieetatowej można odmówić przynajmniej w moich czasach można było odmówić. Nie znam się na tym. Rozłożyłbym ręce, powiedział, że nie znam się na tym i tyle, nie? Ale, że ja chciałem pojechać na kurs walki w bliskim kontakcie, zostać instruktorem. A to kto, kto wtedy organizował ten kurs? Wtedy to był kapitan Kopeć w WSO w Poznaniu. To znaczy, to była chyba już część wtedy, w WSO WL. W każdym razie w Poznaniu, myśmy się w Judo właśnie ścierali z jego, z jego chłopakami i Major Tornawski. Oni to tworzyli. Jednym z twórców tego systemu był też obecny dowódca Grom. Mój trener od Judo w szkole oficerskiej. Chyba jedyny facet, którego. Z nim bym nie zadarł. Tak, to. Miałem okazję poznać. No to... Pana McKenna, pozdrawiamy Pozdrawiamy Makena, tak To jest jedyny facet, którego w walce wręcz Chyba się obawiam, nie? Nie, żebym nie tam, wiesz, ja bym był jakimś Rewelacyjnym specjalistą, dużo ludzi pewnie By mnie znokautowało, ale, ale Tego jednego gościa bym się bał no. no i w związku z tym, że Chciałem pojechać na taki kurs No to trafiłem Pojechałem na ten kurs Zrobiłem to, zostałem instruktorem Instruktorem rekreacji fizycznej O specjalności samoobrona Legitymację mam do dzisiaj? Też mam taką czerwoną no, no. z ministerstwa. Dokładnie. E, i, I przez to później zostałem właśnie tym instruktorem, nieetatowym instruktorem walki wręcz. I było to super, bo e, jakby walka wręcz wchodziła wtedy. Ta walka w bliskim kontakcie wchodziła do wojska. Ja starałem się to zaszczepić e, u żołnierzy. Był to sposób spędzania wolnego czasu, tak ciekawszy w łew. No same pozytywy dosłownie a negatywem było przygotowywanie ich do jakichś tam pokazów walki wręcz, bo one zwykle były tak głupie. Wszyscy na to, że że, że no, robiłeś łamanie do tego skarba jakichś myśmy, drzewek albo nie, nie robiliśmy, bo, bo starałem się prze, przemycić jakby rzeczy realne. W tym nierealnym środowisku, w tym pokazowym środowisku. Więc zrobiliśmy takie takie pokazy. Eee, zrobiliśmy jakiś tam pokaz dynamiczny zatrzymania pojazdu, gdzie ja jechałem na tyle, był kierowca e, Hondy e, Kłada, Hondy TRX300, które był w wyposażeniu batalionu. Ja siedziałem z tyłu, on robił gwałtowny zwrot, ja zeskakiwałem z tego takim padem przewrotem zeskakiwałem z, z tej hondy. No, no wiesz, to się nie, nie trzyma kupy, jest to głupie, ale, ale fajnie wyglądało. Z drugiej strony, wiesz, patrząc z perspektywy czasu, ktoś zobaczy coś takiego, ale zajebisty, tak? I pójdzie do wojska. No. Okej. Okay. No a czym mamy go zainteresować? Czasami trzeba, wiesz, no, Czyli... zrobić coś głupiego, ale fajnie wyglądającego. No, nie lepiej zrobić film i w telewizji puścić. Ale wtedy jeszcze nie Tak nie jak na przykład polską wersję Johna Rambo. No dobra, tylko zróbmy, zróbmy dobry film. Widziałeś dobry, dobry polski no film. No nie, wojenny? bo właśnie też poznałem filmowców i też wyglądam, jak mu powiedzieli, jak wygląda robienie filmów w Polsce. Masz, masz dobre filmy, typu. Znaczy budżet na film jest generalnie. Wydany, mhm. w momencie, kiedy jeszcze film praktycznie no nie powstał. Nie? No. No. No, bo już wszyscy zarobili na filmie. O, tak, tak to wygląda. My, my nie będziemy mieli polskiego Black Hawk Down, nie będziemy mieli e, polskiego... nie dlaczego? Bo za mało śmigłowców mamy, czy? <śmigłowców> nie, nie. Zasłabę <śmigłowców> silniki. Myślę, że już nasze, że, że śmigłowców by, by nam wystarczyło, ale to, to nie o to chodzi. <śmigłowców> myślę, że, słuchaj, mamy i materiał, tak, e, no bo cały ten film Karbala, e, ja obejrzałem połowę, tego filmu, a... a dlaczego połowę, bo nie mogłem. Myślę, że, że ci prądu brać nie. <laughs> nie, nie, da, nie, nie dałem. Nie daje rady czegoś takiego oglądać. No ale co takiego właśnie jest nierealnego, że ty nie no, to oglądać. Ta sytuacja to nie wyglądało tak jak tam na tym filmie. I ja zdaję sobie sprawę, że kompania braci e, wiele scen z kompanii braci nie miało miejsca. Tak, no ale kompania braci robił, ale kompa właśnie. I producentem był, był Tom Hanks. Jedno, co muszę oddać tej polskiej karbali jest to, że scenografia jest rewelacyjna. Naprawdę. Tak to wyglądało. Scenograficznie. Natomiast cała historia, po co ją wymyślać? Tam jest naprawdę rewelacyjna historia, ta prawdziwa. O Bułgarze, który dostał ranny w dupę e, z odłamkiem e, wiesz, e, z RPG. I to był, to, był, to był jeden ranny z tej, z tej obrony e, City Hallu. To, to, to jest rewelacyjna historia. To no ale was... wiesz, może z, z, z swojego punktu widzenia ta rewelacyjna historia mm -hmm. może by się nie sprzedała, bo wiesz jak to jest. No? Mm -hmm. to, to trochę jak z fenomenem disco polo w Polsce, nie? Widzisz, nikt nikt nie słucha. Mhm. A, a się sprzedaje. No. No, może i tak. No, może ale... trzeba zrobić właśnie. Któryś tam reżyser robi, nie? Że on sobie robi taki research, badania robi. Mhm. Y, jak gdyby nastroje społeczne. Czy nie wiem, co, co by ludzie chcieli badanie zobaczyć rynku. badanie rynku, co mhm. by chcieli zobaczyć w kinie. I im wyszło, nie, że jeżeli chodzi o karbale, to może to. Nie wiem, no bo dla, dla, myślę, że dla cywila, który to ogląda to Jeżeli to jest dobrze zrobione, to nie ma znaczenia ta historia, która tam. Przepraszam. Jest przekazywana. Natomiast. Hmm, to, to, inaczej, to inaczej zadam pytanie. to Uważasz, że film Karbala nie jest jakimś takim dobrym, promocyjnym materiałem do tego, żeby przystąpić do wojska? Albo zachęcającym? Trzeba by zapytać tych, którzy przystąpili do wojska, czy oni przystąpili po obejrzeniu Karbali, hmm. czy przystąpili po obejrzeniu Black Hawk Down albo Plutonu. Według mnie, ale to jest opinia, nie fakt, ee, więcej ludzi pójdzie do wojska po obejrzeniu Black Hole Down czy Plutonu niż po obejrzeniu Karbali. Albo y, przewrotu w przód albo w tył z, z zakręcającego ostroku. Tak, ostro I jeszcze do tego dobywając broń z kabury łudowej i podbiegając od razu do Honkera. No. <laughs> Gdzieś jest film z tego pokazu? No, o kurczę, to by dobrze było to na przebitkę teraz. <laughs> Lepiej by się oglądało. Zachęcająco. Kiedyś to było jeszcze taki napis. No to co, co jest taki główny powodem tego, że ty rzucasz ten kwitem już? Kto się tak zgrzał w tym wojsku? A... Nie miałem widoków na. Szukałem sobie stanowiska e, dowódczego. Chciałem odejść od, od, od pracy w sztabie, chciałem wrócić na stanowisko dowódcze. Nie miałem do, widoków na, na stanowisko dowódcze. E, no, to prawda jest to, że jak jesteś takim sztabowcem, to przerzucasz tam te, te kwity tylko. No, I trochę jesteś e, ściągnięty jak do takiego wo, wojakowania. E, tak, ale to, to nie znaczy, że to jest niepotrzebne. Nie, bo... No ja wiem, no ale jak jesteś przyzwyczajony, że sobie tam po lesie biegasz z karabinkiem, robisz przewroty, składa, ale ty powinieneś... a nagle tu jesteś, wiesz, no ja sam wiem, jak nieraz mam hmm. to wiesz, na maile podpowiedzieć, albo faktury, albo coś tu. To... No ale no... bez tego by twoja firma nie funkcjonowała. I... Najlepiej jest to ważyć. Tak. Żeby, to, no trzeba iść, bo to bo po prostu trzeba sobie hmm. tam y, dywersyfikację robić tych zajęć, bo można zwariować, jak jesteś cały czas y, w tym samym, nie? No nie no, są, jest to po prostu inne stanowisko i, i jest to stanowisko jak najbardziej ważne. Tak. Eee, ja to, Ale to, to, to... co by, jak gdyby się przeładowałeś tym sztabem już? Myślę, że tak. I jakoś tak generalnie moje morale zjechało w dół. Tak sobie myślałem, a będę robił co innego. A nie myślałeś na przykład jeszcze o siłach specjalnych? Mm. Grom i odwoka Wiesz co, myślałem, natomiast. Eee, już dużo oficerów nie, nie... powróciłem, tak. na przykład poszło do Gromu. Nie? Eee, no może dlatego, że ja nie dostałem opinii takiej jak pewien. Nie wiem, czy to. to... A, powiem. E, nie wymienię kto to, ale jest pewien oficer. Oficer z górnej półki, jeden z najlepszych żołnierzy w wojsku polskim, który dostał we Wrocławiu opinię, że jest nieperspektywiczny. A to ja bym nim mówić. <ścoughs> Możemy powiedzieć, że jest z <ścoughs> No tak, był uefi No i też się zgrzał i poszedł gdzie indziej, tak. znaleźć miejsce. No widzisz, no widocznie ja nie miałem, nie tyle może motywacji, ale jakoś. To były czasy, kiedy nie, nie było tak łatwo się dowiedzieć, jak się dostać do Gromu albo jak się dostać e, do Lublina. Nie czytałeś komandosa? Czytałem. Mam no to jeszcze... było zawsze w ostatnich na ostatniej no. stronie, tam z się, Gołąb ci przyniesie zaproszenie no. i poczekaj. No. no może powinienem był, wiesz, na pewno nie, nie żałuję, bo, bo tak jak się moje życie potoczyło e, przez to, że, że wyjechałem, gdybym poszedł do Gromu, pewnie nie znalazłbym się w Ukrainie e, i nie robiłbym tego, no, Wiesz, każda decyzja, którą, którą podejmujemy, ma wpływ na, na, na naszą przyszłość. No nie, nie da się. A jakbym tutaj poszedł tak, to dzisiaj byłbym. No, nie wiesz. Nie wiesz, gdzie byś dzisiaj był. A... Może tyle, trzeba było. Tyle w tej części. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. W kolejnej porozmawiamy właśnie o rycerzach, rycerzowaniu, białych kompaniach i. Tym, jak znalazłeś się na Ukrainie. Dobra. Moim waszym gościem Paweł Kurzak. Dziękuję bardzo.